Cześć, z tej strony Kuba z kanału Zwierzęcy Świat i witam Was na odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, co kupiłem w sklepie zoologicznym, bo wczoraj byłem w sklepie i kupiłem parę rzeczy, więc zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, jest, tutaj mam wszystko rozłożone, taka smycz. Jest to smycz taka linkowa, zwykła, mocna. Tak mniej więcej 2 metry ma i ona jest regulowana, że można ją tutaj po prostu spiąć, mieć tak o, a tutaj macie psa tak przyłapie, jak na przykład idzie jakiś inny pies, a on jest agresywny, więc taka oto smycz. Następnymi rzeczami są takie 4 kostki małe ze ścięgien. I mój pies lubi takie gryźć, ćwiczy w tym zęby sobie mocni, więc takie 4 kostki małe, że daję mu na noc na przykład czy coś, to mój sobie piesek to gryzie. Następną rzeczą jest karma do tresowania z firmy Prozo. Ona się nazywa Trenerki Soft. Tak wygląda. Mam trochę na rękę, żeby wam pokazać. Tak wygląda. Czekajcie. Tak, takie kosteczki małe. No. I są też gdzie nie gdzie serduszka, ale małe serduszka. I ta karma ma 20% białka i mięso to ma wołowego 20 i z kurczaka 20. Tylko że niektóre kostki są w różnych smakach, nie? No to taka karma. Następną rzeczą jest kong w kształcie jakiej kostki. Tutaj się nakłada jedzenie, daje się psu. On sobie to gryzie i powoli mu to jedzenie wypada. Jeszcze taka właśnie, taki kong. Daję mu tam różnej karmy. Nie tej, bo ona tak wypada od razu, więc innej takiej mogę wam nawet pokazać. Jest to Frolic. To jej nie kupiłem dzisiaj, ale kiedyś tam kupiłem. Mój pies bardzo co lubi. To są takie kółka Frolic. 80% mięsa wołowego. No i ja właśnie daję parę tych kółek, wsadzam tutaj, tak upycham, bo one nie wypadają i pies sobie gryzie, to mu się powoli wypada. Następną rzeczą, już przedostatnią, jest taki bidon dla psa. Można to przywieźć sobie do paska. Jest to taki bidon z miską. I tutaj nalewamy do tego wodę, do tego, podkręca się po prostu. Następnie ciągniemy, aż tak kliknie i tutaj nalewamy wodę, taki, o tutaj. I pies sobie z tego pije, jak chodzimy na dłuższy spacer. Więc taki oto bidon dla psa razem z miską, bardzo przydatny, bo ja na przykład chodzę czasami po 2 godziny z psem, to muszę już chcę pić, to po prostu daję taką miskę z bidonem i sobie piję. Już ostatnią rzeczą, już rozpakowałem, jest to taki pojemnik na psie, te takie woreczki. Bardzo fajna rzecz, też można do paska sobie przypiąć. No i no wiecie, no, trzeba chronić środowisko, zbierać te odchody i wrzucać do tych pojemników na właśnie te odchody psie i tak dalej. Więc taka rzecz. W środku była już, tak się otwiera, tu w środku była już rolka, tylko trzeba było odwinąć taki... przepraszam. Taki plasterek i wsadzić tutaj po prostu. W zestawie była właśnie dodatkowa taka rolka,
w jednej rolce, wiecie, tutaj mam ściągę, w jednej rolce jest 100 woreczków. Więc fajna rzecz. I to tyle, co wczoraj kupiłem. Zapraszam do innych filmów. Jutro będzie film z rzeczami mojego psa, tak wszystkimi. No i lajkujcie, subskrybujcie, czekajcie na następne filmiki. Subskrybujcie i do zobaczenia!